Dziś pokażemy kolejne efekty modernizacji krakowskiej linii średnicowej. Przed Państwem dwa piękne, całkowicie przebudowane wiadukty kolejowe. Pierwszy z nich to wiadukt przy ulicy Łokietka. Jego modernizacja była tak duża, że powstał zupełnie nowy obiekt. Ta przemiana już dobiega końca. Pod koniec grudnia pojadą tędy samochody. Jak zmienił się ten wiadukt podczas remontu? Wiadukt kolejowy jest większy, a więc po ponownym uruchomieniu wiaduktu kierowcy nie będą musieli się tu już poruszać wahadłowo, tak jak to było wcześniej, a piesi będą mieli do dyspozycji bezpieczny, szeroki chodnik. Wiadukt nad ulicą Łokietka jest jednym z 20 tego typu obiektów przebudowywanych w ramach modernizacji krakowskiej linii średnicowej. W tym przypadku obiekt został wybudowany niemalże od podstaw, dzięki czemu pod spodem jest więcej miejsca, udało się zmieścić szeroką jezdnię, no i chodnik. Poprawiliśmy bezpieczeństwo i przepustowość tej ulicy. Obecnie na wiadukcie kolejowym nad ulicą Łokietka trwają prace wykończeniowe. Wykonawcy do zakończenia prac pozostało ułożenie ostatniej warstwy asfaltu, a także okładzin ścian obiektu. Mamy tutaj bardzo ważną linię kolejową, po której porusza się wiele pociągów, między innymi na trasie w kierunku krakowskiego lotniska czy w kierunku Katowic. Po drugiej stronie miasta, w rejonie osiedla Złocień, również dobiegają końca prace przy zmodernizowanym wiadukcie kolejowym. Czy po tym remoncie komunikacja w tej okolicy będzie łatwiejsza? W sąsiedztwie osiedla Złocień w ramach inwestycji kolejowej przebudowujemy nie tylko układ torowy, ale również drogi. Jednym z najważniejszych elementów jest modernizacja mostu nad Serafą i ulicą Złocieniową. Nowy obiekt pełni trojaką funkcję. Przede wszystkim jest mostem, pod którym płynie rzeka Serafa. Rzeka, której trzeba było nieco zmienić bieg, by dostosować ją do nowego układu torów. Po drugie, pod obiektem została przeprowadzona droga. Nowy przejazd kolejowo-drogowy pozwoli kierowcom bezkolizyjnie pokonać tory. Trzecią funkcją jest ciąg komunikacyjny dla nowego przystanku, który budowany jest nad nami. Podróżni, wychodząc z przystanku, będą schodzić schodami czy korzystać z windy i dalej przechodzić właśnie pod tym wiaduktem. Zarówno budowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Łokietka w Krakowie, jak i przebudowa mostu nad ulicą Złocieniową finansowane są przy współudziale Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF, łącząc Europę.